Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagramy w Call of Warhammer. Kontynuujmy naszą kampanię chaosu. Chaos nie dba o niczym samozachowawczy, rozsądek czy o prawdę. Celem chaosu jest zmiana. Jego wyznawcy wierzą, że jeżeli zmiana ta jest gwałtowna, tym lepiej. To akurat odnosi się do Cintra, zdaje się, bo Cintr jest panem zmian w świecie Warhammera Fantasy. Okej, co ja bym chciał tu zrobić? My blade is yours. Bow down to all the gods. Może to bym wyjść nieco. I have my word. The battle shall be soon won. I jeszcze kawałeczek. So be it. Jeszcze kawałeczek. I move towards immortality. The battle shall be soon won. Bo chcę tutaj widzieć, czy kolega Nurgle mi nie przysyła czegoś niemiłego. Wracaj się. I to będzie mój cel. To. I to. Na to pomaszeruje lepsza armia. Wyższa jakościowo, a na to pomaszeruje ta słabsza armia. Bo planuję zrobić sobie dwie armie. Jedną o wyższej jakości. A drugą złożoną z tak zwanych śmieci, śmieciowych jednostek. Czy mogę tutaj coś robić? Nie mogę. Kapłanów chaosu na razie nie potrzebuję, bo tutaj na północy, na mroźnej północy wszyscy dosyć to wierzą w chaos, więc... Na co mi jest to potrzebne? Tutaj... Wydałem rozkazy, tu wydałem rozkazy do budowy, tutaj... Budują się lepsze koszary, dobra, kończmy turę. Jak na razie udało mi się na szczęście zająć szybko te dwie startowe osady, co mi daje pewną nadzieję na toczenie wyrównanej walki z infekcjami chaosu. I pierwszym naszym przeciwnikiem będzie Nurgle, potem Singe, a na końcu Korn. No i będziemy starali się przejechać możliwie jak najsprawniej po tych frakcjach chaosu. Znaczy najtrudniej będzie na początku, potem jak pokonamy powiedzmy jedną frakcję chaosu, czyli powiedzmy pokonamy Nurgla, to powinno być nieco łatwiej. Nieco łatwiej o tyle, że będziemy mieli... Jeżeli chodzi o zajęcie tych wszystkich osad tam. Dobra, tu staj mniej więcej. Buduj. Wejdź tu. Dołączcie się tutaj. Tu nic, tutaj. I tym razem zaczekam, aż będzie ich nieco większa grupka. Nie będę wysyłał pojedynczymi oddziałami. I zaparkuję sobie tutaj flotę. Tu, co bym chciał zostawić? Tego, bo to jest w sumie kijowy dowódca, więc... Więc sobie mogę zostać i popilnować porządku. I podatki niskie, już od razu się widzę, że cieszycie. Zniszczyć podatku, przejdźcie tu. Raport budowy, ponaprawiane budynki, bardzo się z tego powodu cieszę. I mam dochód rzędu 1000 chyba floredu natury, ale mam sporo oszczędności, które mogę przeznaczyć na budowę nowego oddziału. I te dwie niepełne armie będą miały za zadanie bić się z tym. Aczkolwiek jak widzicie, ta armia jest praktycznie wypchana po brzegi oddziałami elitarnymi. 9.23, 7.23 i tak dalej. To są elity. I teraz chciałbym sobie zrobić save'a slade w 3. Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Więc skończmy turę. Po prostu nie wiem, czym Nurgle dysponuje, a nie chcę sobie psuć zabawy odkrywając sobie mapę. Po prostu lekko się cykam przed wojną z Nurglem, bo ja nie mam sił, które są
uber mocne. To nie są, kurde, jakieś mega koksy. Znaczy, owszem, są mocne, ale jak powiedzmy, Nurgle rzuci przeciw mnie jakieś oddziały, a armię nawet złożoną z Grasantów Chaosu, ale powiedzmy, ta armia będzie bardzo liczna, to nawet moje elity mogą nie wyrobić. Ktoś wyrobował jakiś orków, zapewne orkowie i gobliny. Jesteśmy aktualnie najbogatszą frakcją. Wzrost cechy. Sprawiedliwy władca. Tak. Imperium Krasnoludów Chaosu, wojownicy Korla. Bardzo dobrze, bo Kornaci będą mi lekko zajęci. Przynajmniej nie będą zainteresowani tym, żeby szkodzić mi w jakikolwiek sposób. Tudzież być niemiłymi. Potrzebuję oddziałów. Naprawdę potrzebuję oddziałów. To, co ja chcę, to więcej oddziałów. More troops. Fight for the gods! I move towards immortality! My wrath is. How might I serve the gods? I shall be like the coming of a storm! I swear it will be Zbuduj done. tu wieżę i lekko wejdź na As the teren. gods command, I seek a worthy. Ours is a strong alliance! I myślę, że to jest ten moment, w którym możemy skończyć turę. Pia, chaos, okupujemy osady pokojowo, nie chcemy mordować populacji. Pia, tak wygląda Krzysiu grający chaosem. Nie, my nie będziemy was wyżywać, my będziemy was pokojowo okupować. Jakbym naprawdę grał chaosem, to powinienem równać osady z ziemią, ale może będziemy tak robić, jak dojdziemy do Imperium, żeby Might I nie było serve the buntów. gods? Dobra. Myślę, że możemy skończyć turę. Tutaj dołożymy dwa oddziały grasantów chaosu podstawowych do tej armii i nimi ją poślemy naprzód. I kończę turę bez zrobienia save'a. Powinienem zostać pokarany za brak rozsądku. Przez grę. Ale mam tutaj w tej armii, tej północnej, tej, która teraz jest u góry ekranu, mam combo elity plus 4 oddziały mocnej konnicy i to combo powinno bardzo sprawnie działać. Ciekawy jestem, czy stary ziomek Nurgle się zorientował, że mu wlazłem na teren. Że mu robię tak zwany wjazd na chatę i potężny, i połączony z tak zwanym srogim wjebem. What would you have us do? Onwards to victory, race! I shall be like the coming of a storm! Fight for the gods! I co tu jest? Tu jest większy garnizon, How might I serve the gods? zatem obawiam się, że niestety trzeba będzie to oblegać. I move towards immortality! I seek Ta a armia worthier w foe! wypadku ewentualnego ataku Ours jest w is a stanie sobie strong poradzić. alliance. Dobra. All will perish by my blade. I will leave none alive. Na razie potrzebuję licznych oddziałów, niekoniecznie silnych. Więc grasantów tutaj sobie zrób. Tutaj tak samo grasantów. I tutaj tych grasantów i tutaj tych grasantów akurat będziemy posyłać za turę już. Na statek, później tutaj podpłyniemy na statek, żeby mieć wsparcie dla tej Fight for armii the i gods! później dla The tej. power of chaos flows within me! Okej, sorry za to, ale mam telefon. Dobra, nic ważnego w sumie, kontynuujmy nagranie. Ours is a strong Co alliance! ja bym chciał tutaj zrobić? Uderzyć na to na Your pewno. enemies will be soon dead! I uderzyć na to. Sorry.
Myślę, że zrobimy sobie save'a i zakończymy turę. Znowu oni, serio? Zostawcie moją flotę. Leave my fleet alone! Moja flota jest niezbędna do prowadzenia posiłków. Będziecie tutaj pływać i przeszkadzać mi, tak? A, nie dają nic do budowy. Smutna buzia. Będzie dają nic do budowy. Wiecie co? Ja sobie tutaj zrobię osobnego save'a jako slane w początek inwazji. Początek. O, mniej więcej w ten sposób. Na wszelki wypadek, gdyby pauzowanie mi coś spieprzyło z nagraniem, bym mógł sobie od tego momentu mniej więcej rozpocząć. Gdyby mi się coś popsuło, tutaj jest ich więcej, widzę. A stolicy ile mają? Stolicy nie mają aż tak dużo, na szczęście. Nie mają niczego pod stolicą, dobra. Lord, yes, exalted one. Wy Go tu. on, advance and crush them. Mam nadzieję, że nikt was nie zatopi, że nie przypłyną wredni elfowie Roar, i as you was wish it, gifted one. nie będą chcieli posłać na dno. Tutaj oczywiście werbujemy. Bo póki mamy kasę, to prawda niedługo zaczniemy tę kasę tracić i w zasadzie na następnej turze zaczniemy tę kasę My tracić. blade is yours. Ale po prostu potrzebuję jednostek. Potrzebuję na gwałt jednostek. Żeby być w stanie pokonać Nurgla, który już mógł się wywerbować, już ma więcej osad ode mnie i tak dalej. Więc tutaj zróbmy kolejnego save'a. Slane w 3. I teraz bym chciał zbudować tutaj drogi i tutaj też drogi najprawdopodobniej. Żebym mógł ewentualnie później szybciej drogą lądową się przemieszczać, na wypadek gdyby mnie zatopili. O, dzień dobry panie Nurgle, czybym miał zdobyć was o wiele szybciej, wam stoli, waszą stolicę, cytadelę rozkładu, o wiele szybciej niż byście się tego mogli spodziewać? Bo ja mam konnicę, ja mam... Trzy kafle, nagrody, dobra. Ściana mojego sąsiada... Okej, okay, okay, tutaj też mam szansę i czy mogę coś dosłać, cokolwiek? Jeden oddział kawalerii, przyda się. Wy wpłyńcie sobie do portu. There is nothing to fear but fear itself. We shall advance Weźcie to i zróbmy bezpiecznie. Dlaczego wy głupio się tak zachowujecie? I teraz najprawdopodobniej dostaniecie rejpa od tego. Dlaczego wy wpłynęliście tak głupio? Czytam automatycznego save'a z początku tury. No bo zachowanie mojej floty, kurde, jest kretyńskie. Zachowanie mojej floty w cudzysłowie jest w cudzysłowie tak kretyńskie, tak głupie, tak głupawe, tak
Najwyczajniej się debilne, że słów mi brakuje. Wiecie, że to tu stoi, więc dosłownie słów mi brak. Kawaleria, bo We shall destroy these foes together. A pox upon you all. macie kondyk Grasantu, czyli to co my, błogosławiony bohater Nurgla. Poza tym, co wy macie? Ja chciałem ocenić, co wy macie. Nie macie generała, ja mam aż dwóch. Praise for the gods. Co wpłynie pozytywnie na morale moich sił. I shall slaughter all of them. All will perish by my blade. I will kill them for you. All will perish by my blade. I will Aha. kill them for you. Bow down to my Aha, czyli nie mogę words. zaatakować. Kurde. Sorry za to, że tak czytuję, ale nie mogę tego oddziału widzę dosłać, bo odosłanie tego oddziału powoduje, że mojej armii kończy się ruch. Sorry, że tak czytuję, sorry za ten nieogar. Okej, czyli tutaj muszę zaatakować tym, co mam. Ours is a strong alliance. Dobrze, ale on wyszedł mi naprzeciw i Bow osadę zostawił down to pustą. all the gods. Your enemies will be soon dead. I mamy tutaj pewną przewagę nad tymi, chociaż ja mam za nieco mało konnicy. Mam jeden oddział tych konnych Grasantu, a to może być mało. Bo on ma summa summarum oddział konnicy aż dwa. Wojowników Nurgla z halabardami, więc to trzeba będzie rozegrać, albo też zobaczyć, jak go komputer będzie rozgrywał. Let them dare oppose our might. Na szczęście Nothing will posiłki już stop będą us. do was płynąć. The end times draw near. Push forward. I tutaj zrobię sobie kolejnego save'a, bo chcę przepłynąć obok Gathering speed. elfów. Nothing will stop us. We O! command you, Idealnie! champion. Udało się. Praise the gods. Żebyście nie mieli głupich All pomysłów might typu blade is buntowanie ours. się, to doślę Regardless wam of the generała. odds, To jest kolejna gather armia, these którą foes together. chcę posłać They shall be tutaj. like the coming of a storm. Jako posiłki dla tej. But I serve the gods. Gdzie mam już trzy armie. I troszkę sił do rozgromienia. Offer their rotting carcasses. I wish my breath was as bad as yours. Masz widzę wybrańców Nyrgla, czyli bardzo mocny oddział. My blade is yours. I shall slaughter all of them. Aha, czyli jestem w stanie w tej turze mu zdobyć stolicę. As the gods Zajebiście. command, Bo patrzcie, I bo will on kill dostanie you. wsparcie z tego oddziału 8-18, czyli wybrańców Nyrgla. Więc dodocześnie. Dobra, co wy macie? Co wy macie? Co wy macie? Błogosławieni bohaterowie Nurgla, straż przyboczna, czyli piechota. Piechota generalska. I to jest, zdaje się, konnica generalska. Błogosławieni bohaterowie Nurgla, zapewne na koniach, bo są mniej liczni. Okej, czyli stolica wroga, najprawdopodobniej, pada w tej turze. I tutaj postaram się to How might rozbić. I serve the gods? I najpierw postaramy się to rozbić. Slane F1. I will leave none alive. I stoczmy to na mapie bitewnej. Now I prove my worth. Czyli dwie porażki w bitwach, moje posiłki, które już maserują sobie. To powinno wroga nieco przystopować, nieco przystopować jego ekspansję. Dwie porażki w bitwach, takich bitwach powiedziałbym, rzekłbym wręcz kluczowych. Rozpocznij odmieszczanie. Teren nieco lesisty. My jesteśmy na lekkim wzgórzu. I na tym wzgórzu też chciał się ustawić też, moi drodzy. Cofnijcie się. Przede wszystkim wy, bo wy nie macie zbyt dużego zasięgu. I zobaczymy, czy wróg, czyli ja będę szedł do wroga, czy wróg będzie chciał iść do mnie.
I wy stanowicie centrum, moje najsilniejsze oddziały, bo centrum nie ma prawa pęknąć. Więc najsilniejsze oddziały stanowią tak zwane centrum. O, powiedzmy w ten sposób, rozstawione. Teraz dalej. Ile mam oddziałów wojowników tego? Więc dwa oddziały wojowników na tę flankę. Trzy oddziały wojowników na tę flankę. Jeżeli zdecyduje się mnie zaatakować, to będziemy mieli lekką przewagę wynikającą ze wzniesienia terenu. Teraz. Berserkerzy. Berserkerzy będą już szli nieco z tyłu, czyli oddziały szturmowe z dwuręczną bronią. Szli tu nieco z tyłu będziecie używali do okrążania przeciwnika, bo do tego się przede wszystkim nadajecie. Tutaj kolejne dwa oddziały berserkerów, które będę posyłał w odpowiednim momencie do boju. I co tutaj mi zostało? Tu mi została konnica, którą będę chciał ewentualnie użyć do sprowokowania wroga do ataku na mnie. I generał, który będzie stał z tyłu. I pytanie, czy idziecie do mnie? Widzę, że wróg wpadł na ten sam pomysł, co ja. Zatem spróbujmy go wywabić do mnie. Sprowokować ogólnie do ataku, czyli trzyma. Widzę we swoją berserkerską konnicę z tej strony, konnicę strzelecką z tej strony. W związku z czym ja spróbuję podjechać moją lekką kawalerią do niego. Jak nie, to po prostu zgrupuje się, rozstawi się mniej więcej tutaj. Widzę, że on podobnie postąpił jak ja, czyli umieścił swoje mocniejsze oddziały w centrum. Słabsze oddziały na flankę. Ja będę starał się go sprowokować tą moją konnicą do przyjścia do mnie. Innymi słowy, obrzucić tych tutaj kolesi toporkami. A następnie wy macie skirmish mode? Nie macie możliwości. Tak, sąsiedzie, boisz w ścianie więcej. Bardzo mi to pomoże w nagraniu. Więcej. Okej, odwrócić ich. O, oni nie reagują, dobra. Czyli już jesteśmy w stanie jeden oddział im wykrwawić. Moim się niedługo skończy amunicja, jak widzę, bo oni nie mają za długo tego. Ale jeden oddział im wykrwawimy przynajmniej. Okej, chyba go sprowokowałem. O to właśnie chodziło. Teraz retreat. Retreat. I patrzcie, ile ich tutaj ubiłem. Widzicie? Czyli ten oddział jest praktycznie martwy. A wróg został sprowokowany do tego, by na mnie ruszyć. Czyli dokładnie osiągnąłem to, o co mi chodziło. Uciec im na speedzie. Bo wróg teraz do mnie biegnie. Widzicie? Jeszcze zmęczy biegiem.
Który zmęczy biegiem i nadzieje się na moją obronę. Zatem akcja pod tym prowokacja wyszła idealnie. Czy moi halabardnicy mają możliwość postawienia muru? Niestety nie mają. Czyli nie dość, że wykrwawiłem im oddział, użyłem całą amunicję. Dobra, konnica tutaj do lasu. A wróg, widzę, że idzie do mnie. Patrzcie, tutaj stracił większość tego oddziału, większość jednego oddziału grasantów. Konnicę wciąż prowadzi w centrum, jak widać. Ale jego konnica jest na tej flance, czyli... Przemieliśmy moją konnicę na tę flankę, ponieważ tutaj będzie chyba bardziej potrzebna. Jak ewentualna kontra na jego konnicę. Wy powinniście mieć bonus do zasięgu związany z tym, że stoicie na lekkim wzgórzu, widzicie? Jak teraz przypatrzymy się z boku, to możemy zaobserwować, że moi wojownicy stoją na lekkim wzgórzu, co daje mi niewielką przewagę taktyczną. I wy będziecie mieli w związku z tym, że stoicie tutaj na tym wzgórzu, przewagę do zasięgu. Nad jego grasantami. Wy się pośpieszcie. I pytanie, czy on biegnie, czy idzie? Idzie. Czyli jednak myśli taktycznie. W zasadzie tutaj oni będą w stanie rzucić jedną salwę do toporku, potem będę chciał wycofać na tył, używać do ewentualnych łatania dziur, okrążania i tak dalej. Bo to nie jest mocny oddział, który się dobrze bije w zwarciu. To jest oddział raczej rzuć toporkami i się wycofnij. Dobra, to są harcownicy, więc to nie jest konica farwująca. Okej, dobra, zaczęli rzucać. Mają przewagę zasięgu, bo ci wciąż idą. O, widzicie? Idealnie, patrzcie, praktycznie rozerwaliśmy na strzępy im jeden oddział harcowników. I konnica harcownicza poniosła spore straty. Bardzo dobrze. Steady. 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 Jeszcze jedna salwa. Cofnąć się. Cofnąć się. Okej, dziękuję. Okej, wjechał w konnicę w halabardyników. Głupek. Tu się ustawić. Wy. Tutaj. I taktyka kotła. Szkoda, że nie mam więcej konnicy w tej armii, bo wówczas byłbym w stanie wroga dosłownie zmasakrować. Okej, jego konnica już zdechł. Jeden oddział jego konnicy już zdechł. To tworzy dla nas przewagę. Tutaj, głupki. Niestety, on farwuje błogosławionymi bohaterami Nurgla na moich. Spróbujcie zatrzymać tę farwę. Niestety, to będzie masakra na moim jednym oddziale. I na tej flance to nie wygląda przyjemnie.
Wy spróbujcie wyrwać okrąg w ich konnicę. Bo tego typu oddział konnych trzeba okrążać. Dobra. Wy się uformować tutaj, na speedzie. Wy tu przejść. Skoro jego konnica jest zajęta, to możemy ich okrążyć. Wy nie macie już amunicji. W związku z tym do przodu napierać na nich. Wzmocnijcie środek. Wy tu, wy tu, wy tu. I tego użyjemy do załamania im środka. Dobra, wy teraz możecie je tutaj przemieścić, skoro to im pękło. Wy tu, tutaj okrążyć, postarajcie się okrążyć konnicę. Wy zamknijcie okrążenie konnicy. Dobra, wy tutaj na flankę. Wy przemieścicie tu. Łamiemy ich, moi drodzy. Tu się przemieścić, na speedzie. Chcę ich wziąć w kocioł. Chcę, żeby jak najmniejsza liczba oddziałów wroga była w stanie stąd uciec. Wydostać się z tego kotła. W związku z tym, dlatego mój główny rozkaz to okrążenie. Wy tu. Albo nie, wy tutaj. Wy tu. Wy tu. Wy tu. Wy napierać na nich. I to idą w kocioł, moi drodzy. To wie, to weź. Widzicie? Jeszcze generał wypadł. To tym bardziej. Dobra, wy oflankować. Wy postarajcie oflankować ich konnicę. Idealnie. I patrzcie, to już są oddziały załamane. Wy, farma tu. I to zmiażdżyliśmy. Okrążenie na to zmiażdżenie każdego oddziału. I szkoda, że nie mam więcej konnicy, żeby ich ścigać. Konnic. 625 straconych, 1230 zabitych. Ładne, zwycięstwo mogło być lepiej, ale mówię, tutaj te bitwy będą krwawe. Pomimo, że ich okrążyłem, pomimo tego wszystkiego, to wyeliminowałem większą armię. Strat i bierze mieńców. I to zajmiemy z marszu. No i postaramy. Albo wiecie co? To będziemy w stanie szybciej transportować statkiem, tylko co turę będziemy to wysadzać. Aha. By the gods, no. Your decay will come soon enough. Dobra, tutaj zapiszmy sobie. I kolejna bitwa nas czeka w tym odcinku. Tym razem bitwa bardziej przyjemna. Bitwa, w której nie zamierzam zostawić nikogo żywego i zamierzam zająć cytadelę rozkładu. All will perish by my blade. Destroy and dominate.
Myślę, że tą bitwę jeszcze rozegramy sobie w tym odcinku. Rozpoczęcie rozmieszczania. Niestety tereny lesiste mocno. Ciekawe jestem, czy to wróg będzie chciał do nas przyjść. Jeśli nie, to będziemy starali się, moi drodzy, zrobić to samo sztuczkę co ostatnio, czyli sprowokować go konnicą strzelecką. Wy, moi drodzy, ustawcie się tutaj na tym wzgórzu mniej więcej. W pięknej linii. Dokładnie w ten sposób. Moje elity, tak zwane. Moja armia złożona z elit, która ma przewagę znowu wzgórza. Ty, generale, będziesz się trzymał lekko z tyłu. Dwa oddziały ciężkiej konnicy na tę flankę, proszę. Konnicę strzelecką i demonetki poproszę natomiast na tę flankę. I cóż, mój drogi, idziesz do mnie, czy nie idziesz, przyjacielu? Co ty robisz w ogóle? Cofasz się jakoś, czy co ty robisz? A, ustawiasz się na wzgórzu. Dobra, więc krasantów prosimy o przemieszczenie się tutaj, w to miejsce i zaatakujecie dokładnie od tej strony, żeby nie dostać, żeby ich ostrzelać, móc ich ostrzelać, jednocześnie dostać się w ogień i krasantów wroga. I będę ponownie starał się sprowokować wroga do ataku na mnie. Dlaczego? Ponieważ wróg będzie miał dalej do wyjścia z mapy i my mamy przewagę wzgórza związaną z dyslokacją naszego oddziału na wzgórzu. Poza tym oddziały wroga są położone w lesie, a ja w lesie za bardzo walczyć nie lubię, bo w lesie mam gorszą widoczność. Tu. I wy będziecie mieli zadanie, o, teraz, obrzucać ich. Z boku, ponieważ nie chcę, żeby weszli w ogień tych rasantów miotających toporami. Zmienić ustawienie.
Żeby wasz ogień był bardziej skuteczny. Dobra, już maleje im liczebność. Jednak zmniejszenie liczebności tego oddziału ciągle nie wystarcza do sprowokowania wroga do ataku. Jak widać, aczkolwiek ich przetrzebiło im to dość mocno. Praktycznie połowę oddziału stracili. Cofnąć się do głównej armii. Będziecie robić za oddział wsparcia. I oni się przemieszczają, bo posiłki do nich dotarły. A jest znowu ładną robotę odwalili moi ci. Coś pierzmy sobie lekko, rozgrywkę. Wy się ustawcie tutaj. Będę miał na jednej flance silną konnicę, a na drugiej konnicę generalską. Czyli innymi słowy, byłoby mój plan to będzie związać walkę za pomocą moich elitarnych oddziałów, a następnie uderzyć konnicą na tyły. Grupa. I ogólnie nie chciałbym, żeby ktokolwiek z tej bitwy uszedł z życiem. O, w ten sposób proszę się ustawić. Czyżby uciekali i wycofywali się poza mapę? Nie wiem, komputer zdecydował się stracić przewagę wzgórza i to teraz ja będę miał przewagę, jeżeli tylko się wesprę na wzgórze. Uwolnimy do dwójki i do przyspieszenia na 2. Pauza. Więc to teraz ja chcę zająć wzgórze o znaczeniu strategicznym. Kurde, moja armio. Słuchaj i słuchaj ty mnie. Kurde. Po prostu do przodu, dobra?
zwykłe tempo. Pauza. Zabijcie się mniej więcej w ten sposób przestawili. Na speedzie, żeby zminimalizować szanse ataku wroga w czasie dyslokacji moich oddziałów. Zwrócę wrogowi nie przyszło do głowy zaatakować mnie w czasie poprawiania rozmieszczenia armii. Potrzebuję więcej oddziałów nieco na tej flance. Idealnie. Teraz znowu pauza. I tak. Wy. I wy. Tu jest. Będziecie flankować i atakować, walczyć ze strefą przyboczną. Wy tu. Wy tu. Wy tu. Wy tu. Wy tu. Wy tutaj. A wy tak samo tu do fortu. Kawaleria. W liczbie trzech oddziałów. Niech przejedzie i się ustawi w ten sposób. Na szpidzie. Kawaleria generalska, złożona z demonetek Lanefa, niech przejedzie tutaj. Wy wszyscy, zwiększyć tempo poruszania. Wy od razu flankować. Wy wchodzić na tyły. Wy tutaj. Wy związać walką ten oddział. Wy tu. Wy czemu walczycie tutaj? Nie kazałem. Wy tu się przewiecie. Skoro walczycie, to walczcie. Wy do przodu w takim razie tutaj. I zamykamy wroga w kocioł. To samo co w poprzedniej bitwie. Więc wy tu, a wy w środek. Farza. Wy możecie cofnąć nawet, bo teraz moja piechota będzie atakować na flankę. Więc wy się wycofajcie tutaj. O, tutaj się rozstawcie na śmidzie. Pomóżcie tym, bo oni walczą z generałem. Z tego co widzę. Więc im pomóżcie.
Dobra, oni sobie poradzą, więc ty zaatakuj jeszcze im generała od tyłu. Okej, mamy konnicę na jego tyłach. Co prawda ta konnica jest teraz zajęta walką z błogosławionymi bohaterami Nurgla, strawą wyboczną. Dobra, wy, skoro się zwolniliście, to jedźcie tutaj w tył na tę piechotę. I się ustawcie mniej więcej w ten sposób. Na speedzie. Dobra, to padło, więc zamykamy krąg. Speed. Wy dobić to, bo oni nie mają prawa uciec. Wy atakować tutaj. Wy ten atakować tutaj. Wy od flanki. Wy tu uderzyć na nich. I znowu wrog zamknięty w kotle. Wy tu uderzyć. I znów mamy kocioł, moi drodzy. Wróg został zamknięty. I już są walczący do śmierci. Cała konnica ma rozkaz teraz dobić jedyny oddział wroga pozostający w miarę dobrym stanie liczebnym, czyli harcowników. I gdzie coś jeszcze żyje? Mam nadzieję, że nie uciekli ich tylu. Da powinno im pęknąć morale. Są wstrząśnięci aktualnie. Wstrząśnięci i niezmieszani. Trzech generałów im padło, dobra. Czy jest szansa, że ta armia nie wstanie? Gdzie jest jakiś wróg, który by się chciał bić ze mną? Atak. Tutaj jeszcze jakiś jeden szarżuje samotnie, nie spanikował. Więc wszyscy na niego. I jak go zabijemy, będzie koniec bitwy. Stu 146 straconych. Bardzo ładna bitwa. Niewielkie straty. I chyba obie armie poszły do nogi. I obie armie zostały do nogi wybite. Strać.
I Cytadela Rozkładu III jest moja. Stracił dobrych generałów. Wroga armia rozbita. Pokupuj. Mam waszą stolicę. Mam waszą stolicę, moi drodzy. Zbuduj drogi. Cytadela rozkładu właśnie wpadła w moje ręce i myślę, że to jest dobry moment. Rozcechy, rycerskość, lojalność. Wszystko mi urosło. The Southmen are weak. I wish my breath was as bad as yours. Czyli oni powinni mieć jeszcze jakąś jedną osadę tutaj, bo tutaj już jest Cinch. Z tym granicza bezpośrednio. I w zasadzie jedynie to mi pozostanie do rozbicia. W każdym razie myślę, że to jest dobry moment, żeby zrobić save'a. I zakończyć odcinek. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.